Zanim zaczniemy i będziecie mogli zadawać pytania, chciałbym wspomnieć, że ten temat będzie poświęcony modlitwie za nasze dzieci. Lecz nawet jeśli ich nie macie, i tak skorzystacie. A to dlatego, gdyż znaczna część naszej młodzieży jest poza kościołem, a ci, którzy są w kościele, w większości nie mają związku z Chrystusem. Będziemy zatem mówić o modlitwie wstawienniczej, w szczególności o modlitwie za nasze dzieci. Zanim jednak zacznę, chciałbym nadmienić, odwołując się do minionych spotkań, że jeśli tylko wysłuchacie tych wykładów, ale nie podejmiecie konkretnej decyzji, by modlić się co rano, tracimy nasz czas. Musicie podjąć decyzję, że postawicie Chrystusa ponad wszystkim. Musimy zrozumieć, że potrzebujemy modlitwy bardziej niż powietrza, że otacza nas rzeczywisty świat, a nasza wiedza i wysiłki nie zdadzą się na nic. Naprawdę musimy budzić się wcześnie rano, zaczynać dzień z Bogiem i upewnić się, że z Nim chodzimy. Dzień bez modlitwy jest dniem bez obecności Bożej, czyli dniem straconym dla wieczności. Nie możemy sobie na to pozwolić. Po drugie, nie spodziewajcie się, że tylko pastor będzie się za was modlić, ale módlcie się też za waszych pastorów, módlcie się za przywódców. Nie możecie wiedzieć, z jakim stresem i odpowiedzialnością się zmagają. Łatwo jest krytykować, ale znacznie trudniej jest być w czyichś butach i rzeczywiście pracować. Módlcie się za nich, okażcie im wsparcie i miłość, proście Boga o pomoc. Kiedykolwiek chcą coś zmienić, szatan będzie ich atakować. Módlcie się za nich i okażcie im wsparcie. Po trzecie, módlcie się za ludzi. Nie cierpię, gdy tylko nauczamy, a reszta nas nie obchodzi. Wiecie, o czym mówię? Ludzie przychodzą do mnie. Nie będę podawał imion ani historii. Ale wczoraj rozmawiałem z pewną kobietą przy posiłku. Dziś ktoś ze mną rozmawiał, kilka dni temu dwie lub trzy osoby. To przecież nie kosztuje ani grosza. Nie proszą o pieniądze. Mam nadzieję. Nie chcą, byś zastąpił ich na tydzień w pracy. Chcą, by ich wysłuchać przez kilka minut. I wiem, czasami ludzie mówią dużo, ale w rzeczywistości nic, jak politycy. Ale przynajmniej poświęćcie im uwagę. Jeśli do czegoś zmierzają, słuchajcie. Jeśli to nic konkretnego, odważcie się powiedzieć, przepraszam, ale ktoś na mnie czeka, albo naprawdę muszę zjeść jabłko, muszę iść coś zjeść. Nie obrażam się, jeśli będziecie mili. Ale jeśli otwierają przed wami serce, słuchajcie ich. Być może nie będziecie w stanie im pomóc, ale możecie ich przynajmniej wysłuchać, a to oznacza, że wam na nich zależy. A potem pomódlcie się razem i mówcie to, co naprawdę myślicie. To doda mocy każdemu waszemu słowu. Ważne jest nie co mówicie, ale co robicie. Wyobraźcie sobie, że każdy by tak czynił w kościele, ależ mielibyśmy zbór. Przecież tego właśnie chcemy, nieprawdaż? Dobrze, czy są jakieś pytania? Tam podnosi się ręka. Pastorze, wspomniałeś, że kiedy byłeś z żoną w Oslo i dzieci zostały w Rumunii, mówiłeś, że potrzebne nam są ramy czasowe. Czy mógłbyś podpowiedzieć, jak długi może być ten czas? Dlaczego zdecydowałeś się na 30 dni, a nie na 2? Żałuję, ale nie mam na to odpowiedzi. Istnieje 8 rodzajów modlitwy. Może uda mi się jutro uruchomić slajdy. To nie jest obietnica. Prawdopodobnie to się nie uda z braku czasu, ale przekażę wszelki materiał przedstawicielowi diecezji, więc możecie je dostać od nich. Ale z tych 8 rodzajów modlitwy, 2 powinny wypowiadane bez ustanku. W pozostałych przypadkach, jeśli mówimy, bądź wola Twoja, musimy Bogu na to pozwolić. Osobiście dopasowuję długość trwania czasu modlitwy do ciężaru problemu. Robię tak wobec wszystkich kwestii, na przykład zdrowia. Wyznaczam sobie czas,
a potem zostawiam ten temat, bo Bóg mógł odpowiedzieć tak jak Pawłowi: nie, ten problem ci pomoże, sprawi, że będziesz pokorny, moja łaska ci wystarczy, będę z tobą. A jeśli Bóg mówi nie, kim jestem, bym miał mieć inne zdanie? Rozwiązujemy tak wszelkie problemy, chyba że mówimy o modlitwie wstawniczej, kiedy modlimy się za inną osobę. Ale nie, Boże, niech moje dziecko dostanie Mercedesa. Nie, nie o to chodzi. Jeśli modlimy się o czyjeś zbawienie, mając na myśli wstawiennictwo lub modlitwę o poznanie Boga. Przychodzę do Ciebie, choć zmagam się z problemami. Jestem chory, tracę rodzinę, ale przychodzę nie dlatego, ponieważ mam problemy, ponieważ Ty już je znasz. Wiem, że je znasz. Przychodzę do Ciebie, bo muszę Cię poznać. Szukam Twojej twarzy. Proszę, daj mi się poznać. Kiedy spędzamy czas z Bogiem, taka modlitwa nie powinna mieć końca. Dzień i noc. W pozostałych przypadkach, jeśli problem jest prosty, modlę się raz lub dwa razy. Jeśli problem jest większy, trochę dłużej. Jeśli problem jest wielki, modlę się przez miesiąc, ale potem przestaję. I postanawiam zaakceptować Bożą wolę i zaufać Mu. Jeśli nie zdecydujemy się zaufać Bogu, mówimy tym samym: nie znam Cię lub nie ufam Ci. Skoro wiemy, że Bóg wie o wszystkim i że się o nas troszczy i ma rozwiązanie i że kocha nas, musimy podjąć decyzję, by oddać Mu tę sprawę. Powiedz: oddaję Ci tę sprawę, zrób, co uznasz za słuszne, niech się dzieje Twoja wola. A potem żyjesz dalej. Oddasz tym Bogu chwałę, pozwolisz Mu działać. Uwierzcie mi i spróbujcie. Zróbcie tak raz, nie pożałujecie. Ilekroć tak robię, kiedy spoglądam wstecz, cieszę się, że tak uczyniłem. Ale nie mogę podać konkretnie, jak długo ma to trwać. W takim przypadku 2 dni, w takim 5. Zwykle proszę Boga, by dał mi siłę, by zaufać Mu. A wtedy On daje mi spokój. Kolejne pytanie. Żadnych innych? To świetnie. Wszystko rozumieć na temat modlitwy. Ale tutaj się ktoś zgłasza. Moje pytanie dotyczy równowagi pomiędzy życiem zawodowym a duchowym. Wielu z nas praca wypełnia całe dnie. Mam dzieci i chciałbym spędzać z nimi czas na modlitwie. Ale jakimi zasadami należy się tu kierować? Gdzie postawić granice pomiędzy tymi sprawami? Muszę powiedzieć, że to bardzo istotne pytanie. Rzeczywiste, bo dotyczy rzeczywistego życia. Pracujemy, mamy dzieci, domy, musimy sprzątać, gotować i nigdy nie jest czysto i nie ma jedzenia. Wszyscy wiemy, jak to jest. Ale zastanówcie się. Cokolwiek sobie zabezpieczycie, jeśli wierzycie Biblii, stracicie. A cokolwiek jesteśmy w stanie stracić, to jest to, co tak naprawdę zabezpieczymy. Bo w naszej mądrości nie ma mocy, by ochronić nasze rodziny lub pracę. Nieważne, jak sprytni jesteśmy i jak ciężko pracujemy, nie jesteśmy w stanie uchronić się przed pewnymi sytuacjami. A wtedy jesteśmy zdesperowani i zgubieni. Dlatego bezpiecznie jest uczynić Boga priorytetem i szukać Go w pierwszej kolejności. Zaufać Mu, że On lepiej sobie poradzi z naszymi problemami niż my sami. Po drugie, Jezus też miał życie. Był zajęty, wielokrotnie nie spał, miał ludzkie ciało. Był tropiony przez faryzeuszy, często nierozumiany przez własnych uczniów i rodzinę, co prawdopodobnie go bolało. Był zapracowany, ale nigdy się nie spieszył w modlitwie. Jest duża różnica pomiędzy byciem zapracowanym i w pośpiechu. Kiedy słuchał ludzi lub modlił się, nie spieszył się, a my chorujemy na chorobę pośpiechu. Kiedy jesteśmy na zakupach i widzimy 3 kolejki, szukamy najkrótszej, a jeśli w każdej stoi po 4 osoby, patrzymy, ile rzeczy mają w koszykach. Czyż tak nie jest? Dlaczego nie spytamy: Panie, gdzie chcesz, abym stanął? Może ten człowiek potrzebuje porozmawiać. A kiedy stajemy na światłach,
Patrzymy, ile samochodów jest na którym pasie i ustawiamy się za sportowym. Bo jeśli to duży samochód, to należy do starszego faceta, a ten będzie jechał wolno. Tak, cierpimy na chorobę pośpiechu. Ale w modlitwie nie możemy sobie pozwolić na pośpiech. Stajemy w Bożej obecności. Czy mamy skupić na sobie uwagę, po czym powiedzieć amen i uciec? Spędźmy z Nim czas. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, studiujemy Biblię, zapomnijmy o problemach, uspokójmy się. Rafa oznacza nie bój się. Odpręż się. Znam Twoje problemy. Wiem, ile masz włosów, jeśli ktoś jeszcze je ma. Innymi słowy, choć jesteśmy zajęci, musimy zrozumieć, że bezpiecznie jest spędzić czas z Bogiem, bo ten czas gwarantuje, że aniołowie troszczą się o nasze rodziny. A jeśli nie mamy tego czasu, sami musimy się o nie troszczyć. Wolałbym, by to robili aniołowie. To jest błogosławieństwo. To tak jak podczas wędrówki Izraela po pustyni jest powiedziane, że Bóg zesłał jadowite węże. Błąd. Oryginał hebrajski mówi, węże były wokoło, a Bóg cofnął swoją ochronę. Takie jest poprawne tłumaczenie. A piąta księga Mojżeszowa powtarza tę historię, gdy Mojżesz mówi, kąsiły was węże będące wokoło. One tam są, ale jeśli dajemy Bogu czas, On nas otacza i węże nie mogą nas dosięgnąć. Lecz jeśli sami próbujemy się ochronić przed wężami, przegramy. Nauczyłem się w życiu tej lekcji. Kiedy poświęcam Bogu czas, widzę błogosławieństwo w ciągu dnia. Bo Bóg idzie przede mną i zanim jeszcze tam dojdę, On już rozwiązuje problem. I widzę błogosławieństwo w życiu swoich dzieci. Dzwoni i mówią, miałem świetny dzień w szkole i w tym i w tamtym doświadczyłem Boga. A kiedy biegam, służąc Bogu, wszystko to wielki chaos w moim i w ich życiu. Chyba to zrozumieliście. Nie mam lepszej rady. Problemem nie jest wiedza, tylko to, czy jej skosztowaliśmy. Kolejne pytanie. Brak pytań. Myślę, że wszyscy chcemy usłyszeć jakieś doświadczenie na temat dzieci. Dobrze, opowiem historię dotyczącą moich dzieci. W szczególności o Twoim synu, który miał wypadek samochodowy. Tak zrobimy. To pokrywa się bardzo dobrze z naszym tematem. Mamy dwóch chłopców. Widzieliście ich już na zdjęciach. Jeden to Gabriel, starszy, choć mniejszy, a drugi to Ovidio, wyższy i młodszy. Ovidio w dużej mierze przypomina swoją mamę. Spokojny, cierpliwy, introwertyk. Gabriel jest bardziej podobny do mnie. Gadatliwy, przyjacielski, społeczny, bardzo odważny. Ale tak naprawdę stanowi mieszankę nas obojga. Na szczęście odziedziczyli nasze dobre cechy. Jak dotąd w całym swoim życiu nie narobili tyle głupot, ile ja w ciągu jednego dnia. Mi udało się w ciągu pierwszego tygodnia życia przyprawić moją mamę o siwe włosy. Nie, żartuję. Nasza przeprowadzka wywarła niekorzystny wpływ na Gabriela. Przenieśliśmy się do Southern w Tennessee i ani oni, ani my nie mówiliśmy po angielsku. Kiedy przeprowadziliśmy się do Ameryki, znaleźliśmy mniej więcej 5 słów. Cześć, do widzenia, dziękuję, jak się masz? I jeszcze, no, może trochę więcej. Musieli nawiązać przyjaźnie i rzeczywiście, po 2 tygodniach latali z innymi dzieciakami. Nam zajęło to wiele dłużej. Ale po 1,5 roku przeprowadziliśmy się do Andrews, a oni musieli zaczynać wszystko od nowa, co było ciężkie. Zwłaszcza, iż był to środek roku, bo dzieci już znalazły sobie przyjaciół i nie chciały ich zaakceptować. Ovi jest taki, że nie potrzebuje przyjaciół. Bawi się sam ze sobą, jak z całą grupą. Ale Gabriel potrzebuje przyjaciół, więc skoro nie znalazł tych dobrych, poszukał sobie złych. Rozumiecie? A przyjaźń może zepsuć nawet najlepszych. Jeśli dobre dziecko znajdzie się w złej grupie, zmarnuje się. Jeśli złe dziecko umieścić w dobrej grupie, zostanie ocalone. Nasze otoczenie ma na nas wpływ.
Po roku i 10 miesiącach ukończyłem studia. Dzięki Bożej łasce i przenieśliśmy się do Wisconsin. Znowu nie znalazł przyjaciół. Gabriel znalazł się w złym towarzystwie i zaczął się źle zachowywać. A potem poszedł do liceum, potem wyjechał na studia. I pewnego dnia dzwoni i mówi: tato, wiesz co? Nie chcę, byś już rozmawiał ze mną o Bogu. Pytam: Sytuł, o czym ty mówisz? Zwariowałeś? Postradałeś zmysły? Powiedział: nie. Ja wiem, że Bóg istnieje, wierzę, że tak jest. I wierzę, że nas kocha. I wiem, że miałeś doświadczenia z Bogiem. Znam tę historię. Ja chcę w Niego wierzyć i Go kochać, ale nie teraz. Jestem młody, codziennie się uczę i pracuję. W niedzielę muszę odrabiać masę prac domowych i jedyny wolny dzień, jaki mam, to sobota. I wtedy chcę się bawić. Jestem młody. Daj mi spokój z Kościołem i Bogiem. W sobotę idę nad jezioro. On uwielbia wodę. Powinien być rybą. Odparłem: synu, Bóg nie odbiera ci przyjemności. Wierzyłem w Boga i miałem więcej frajdy niż wszystkie dzieci w szkole. Bóg nie żąda, byś nigdy się nie uśmiechał. Po prostu chce, byś z Nim chodził. Nieraz ludzie w kościele myślą, że nie wolno ci się uśmiechać. Bóg się uśmiecha, ma poczucie humoru. W języku hebrajskim w psalmie jest powiedziane, że Bóg bawił się z Adamem i Ewą, biegnąc za nimi na czworakach. Tak jak rodzice biegają za dziećmi i szczekają. Naprawdę, jest tak napisane po hebrajsku. Bóg bawił się z Adamem i Ewą, gdy ich stworzył. Bóg umie się bawić. Powiedziałam mu więc: synu, Bóg nie odbiera ci przyjemności, a ty potrzebujesz Go poznać. Nie, daj mi spokój, to teologia, nic mi nie mów. I odwiesił słuchawkę. Zadzwoniłem więc znowu, ale on nie odpowiadał. Zaledwie raz w miesiącu. A ja musiałem opłacać jego ubezpieczenie, mieszkanie i jeszcze wiele... Co za to nie? Nie chcesz mnie, tylko moich pieniędzy. Podobnie jak z Bogiem. Nie mam dla ciebie czasu, ale chcę twoich błogosławieństw. Zaczęliśmy się kłócić z żoną. Prosiła: przesyłaj mu pieniądze, bo jeśli tego nie zrobisz, może przestać nas kochać, a to byłoby straszne. Odparłem: kochanie, taka miłość mnie nie zadowala. Jeśli nie kocha mnie tak, jak powinien, nie chcę takiej miłości. Innymi słowy powiedziałam: nie będę płacić. A żona: och, płać. I ta kłótnia trwała przez 2 lata. W końcu jednak wygrałem. Zwykle to ona wygrywa. W Ameryce masz 2 opcje. Albo masz rację, albo jesteś szczęśliwy. Nie możesz mieć obu rzeczy. Przynajmniej tak jest, jeśli chodzi o żony. Lepiej jest być szczęśliwym, niż mieć rację. Wierzcie mi. Mam nadzieję, że jej tu nie ma. A nie, jednak tu jest. No to mam kłopoty. W końcu zrozumiała, że kieruje się emocjami i że pieniądze tylko pomogą mu w kontynuowaniu takiego postępowania. Owi zaczął pić, miał dziewczyny, ale nie brał narkotyków ani nic takiego. Nie rozmawiał z nami, nie chodził do kościoła, nie modlił się, chciał tylko pieniędzy. Dostał 35 mandatów za przekroczenie prędkości w 1 miesiącu. Jego ubezpieczenie poszło w górę. Po 2 latach przestaliśmy płacić, bo wygrałem naszą sprzeczkę. A kiedy przestaliśmy płacić, wszystko się zmieniło. Pierwszy telefon: macie opłacić moje rachunki! Pozwoliłem mu mówić, a kiedy się uspokoił, zapytałem: co jeszcze? Macie zapłacić? Tak, to już słyszałem. Co jeszcze? To wszystko. Dobrze, no to na razie. Co? Zadzwonił znowu. Nie słuchałeś. Ależ tak. Ty też mnie dotychczas nie słuchałeś. No to pa. Nie będę was kochać. Dobrze powiedziałem. Co jeszcze? Nienawidzę cię. No, proszę, dokończ. To wszystko. Dobrze, no to na razie. Och, ależ się wściekł. Zadzwonił znowu. Już nigdy nie zadzwoni. Nienawidzę ciebie i mamy. Myślałam, że ona mnie kocha, ale jest taka jak ty. Odparłem: synu, pomyśl przez chwilę. Gdybyś miał dziecko i ono robiłoby to, co ty, gdybyś był odpowiedzialnym rodzicem, czy nadal byś go utrzymywał? Zapadła cisza. Powiedziałam: dobrze, zadzwoń, jeśli będziesz chciał pogadać. Pa. Znowu zadzwonił.
Nie chcę rozmawiać, nie potrzebuję Twoich pieniędzy, przyjaciele mi pomogą. Przyjaciele nie pomagają. Jest tylko niewielu prawdziwych przyjaciół. Kiedy prowadziliśmy duży biznes, przyjaciele wyrastali jak grzyby po deszczu. Każdy chciał się ze mną przyjaźnić. Ale kiedy z niego zrezygnowaliśmy, a ja zostałem pastorem i już nie było pieniędzy, wszyscy wyparowali jak mgła. Setek przyjaciół pozostało zaledwie dwie rodziny. Przyjaciele nie dbają o ciebie, tylko naprawdę nieliczni. Kiedy przestały napływać pieniądze, skończyły się imprezy, jak w przypadku syna marnotrawnego, pamiętacie? Czy mogę u ciebie zamieszkać? Zapytał przyjaciela, on nie. Zapytał drugiego, a ten po rozmowie z rodzicami stwierdził, jedną noc. Nie miał pieniędzy, by opłacić ubezpieczenie ani paliwo. Musiał chodzić na piechotę do szkoły i pracy. Był w kiepskim stanie. Gdy wcześniej wysyłałem pieniądze, wydawał wszystko jednego dnia i dzwonił do mnie, synu, nie mam tylu pieniędzy. A teraz $20 to była kupa kasy. Oszczędzał teraz każdy dolar. To była naprawdę dobra szkoła. Wcześniej woda płynęła z prysznica. Teraz, kiedy przyjechałem, włączyłem światło i wyszedłem z pokoju, by zadzwonić do żony. Powiedział, wyłącz światło, to drogie. Naprawdę? Jak dobrze, że to wiesz. Teraz on opłacał rachunki. Pewnego dnia pojechał nad jezioro z przyjacielem w pewien sabat, który miał motorówkę i narty wodne. Gabriel chciał się pokazać. Wyskoczył więc w górę, by zrobić saldo i wylądować na wodzie. Ale wypuścił uchwyt. A kiedy koziołkował uchwyt, odciął mu ucho. Zdążył jeszcze je złapać i stracił przytomność. Wciągnęli go na łódź i popędzili do szpitala, gdzie przyszyli jego ucho. Lekarz powiedział, gdybyś oberwał 1,5 centymetra po lewej, zmarłbyś na miejscu. Zadzwonił, tato, wiesz co się stało? Nie uwierzysz. Bóg uratował mi życie. Zamierzam się zmienić. Po tygodniu zadzwonił. To nie był Bóg. To wszystko można wytłumaczyć naukowo. Potem miał przyjechać do domu na Boże Narodzenie. Grzał jak szalony, bo przy ograniczeniu 70 mil na godzinę miał na liczniku 105 mil na godzinę. Leciał. Ciężko padało, a on zasnął. Oczywiście w ciągu dnia imprezował, w nocy nie spał i 12 godzin i o 4 rano zasnął. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą co? Wielki betonowy słup mostu. Samochód uderzyłby w most taką szybkością, w ułamku sekundy byłby martwy. Co zrobił? Skręcił kierownicę i samochód wpadł w poślizg na autostradzie. Za nim jechał tir. Na całe szczęście nie było żadnego innego samochodu. I kierowca tira zobaczył, że ten samochód kręcąc się nagle zniknął. Tak jakby został porwany. Zadzwonił więc na policję mówiąc, widziałem auto w poślizgu, ale ono zniknęło. Spadł z drogi do doliny poniżej, 27 stóp w dół. I wpadł do wielkiego bagna, które porastały jakieś krzaki. A samochód po prostu zaczął się topić. Policja rozpoczęła poszukiwanie na odcinku 2 kilometrów przy drodze, ale nie mogli go znaleźć, bo samochód się zatopił. Gabriel próbował odpalić samochód, ale bezskutecznie. Swego czasu kupiliśmy piękną Honda Accord, naprawdę piękne auto. No i próbuje i zapalić i nic. Próbował otworzyć okno, ale to było elektryczne, więc bez odpalania wszystko na nic. Naciskał na przycisk i nic. W końcu uświadomił sobie, że umrze. Więc zaczął się modlić. Boże, jeśli mi pomożesz, będę dobry, będę Ci służyć i wrócę do kościoła. I po tej modlitwie włożył kluczyki i zgadnijcie co? Okno się otworzyło. Wyczołgał się przez okno, wygrzebał na górę, na autostradę, gdzie szukała go policja. Przyjechali z dźwigiem, wyciągnęli samochód i zadzwonił do nas 6 godzin później.
a my się modliliśmy. Wiedzieliśmy, że coś się stało, bo miał przyjechać o 6 rano, a było już południe. I powiedział, nie uwierzycie, co się stało. I opowiedział nam całą historię. A my na to, modliliśmy się o Ciebie przez cały czas, jak zwariowani. A on, tak, wiem, Bóg mnie ocalił, wrócę do Boga i Kościoła. Czy myślicie, że dotrzymał słowa? Oczywiście, że nie. To jest tak, ale nie wtedy. Zadzwonił tydzień po przerwie świątecznej i powiedział, to nie był Bóg. Tak się dzieje, jeśli wyciągniesz kluczyki, a potem je wsadzisz i nie starasz się odpalić, tylko raz spróbujesz przykręcić. Powiedziałem, synu, to był Bóg. Jesteś głupi. Ale on nie słuchał. A potem jadąc do domu na wiosnę, na Wielkanoc, zasnął w aucie i uderzył w 5 samochodów. Razem ze swoim rozwalił 6 samochodów. Bóg znowu go uratował, ale on nie słuchał. Cały czas się modliliśmy, a on powiedział, te rzeczy dzieją się przez was, przestańcie się za mnie modlić. Tak, to właśnie powiedział. Dziad jeden. To przez was Bóg nie dał mi spokoju. Macie przestać, wy i wasz Bóg. Chcę żyć po swojemu. Powiedziałam, synu, możesz mówić i robić, co chcesz, ale nie przestaniemy się modlić za ciebie. I nic na to nie możesz poradzić. Modliliśmy się. Moja żona pościła, ja nie, ale też się modliłem. Pewnej soboty, jak zawsze, zamiast iść do kościoła, poszedł z kolegami na kłady. Wiecie, to jest skład. Pojechali w góry i tam próbowali wjechać na bardzo stromy stok. Nikt jednak nie potrafił, bo było zbyt stromo. Jak zwykle Gabriel chciał się popisać, więc stwierdził, ja dam radę, wjadę po stoku na sam szczyt. Wsiadł do kłada i rozwinął naprawdę ogromną szybkość. Kład się po prostu przewrócił, a jego głowa znalazła się między pojazdem a skałą. Stracił prawą część głowy. Hełm był roztrzaskany w drobny pył. Kość czaszki rozsypała się po skale i odsłoniła goły mózg. Można go było zobaczyć. Resztki kości przechodziły przez oko. Jedna wielka katastrofa. Zabrano go do szpitala, skąd zadzwoniono do nas, mówiąc, że zostało mu 4 godziny życia. To wszystko, nie więcej. Chciałbym zapytać, gdyby lekarz zadzwonił do was, mówiąc, że waszemu synowi zostało 4 godziny życia, jak byście się modlili? Ojcze nasz, dziękujemy ci, że byłeś z nami w nocy, bądź z nami dzisiaj, prowadź i chroń i pomóż nam w pracy. Czy tak? Nie uświadamiamy sobie, że wokół nas toczy się wojna. Gdyby Bóg otworzył nasze oczy i zobaczylibyśmy, co się dzieje każdej sekundy, naprawdę byśmy się modlili. Zazwyczaj mówimy jakieś poematy, to nie modlitwa. Jeśli naprawdę chcesz, by coś się zmieniło, naprawdę się modlisz. Rozumiecie? Zadzwoniłem do przewodniczącego diecezji, a on na to, jedź, jedź. Wsiedliśmy z żoną do samochodu i 12-godzinną drogę pokonaliśmy w 9 godzin i 15 minut. Gdybym został złapany, straciłbym prawo jazdy. Leciałem. Jechaliśmy naprawdę szybko. I przez te 9 godzin i 15 minut modliliśmy się. A oto jak się modliliśmy. Najpierw prosiliśmy, by Bóg ocalił mu życie. Ale nie mieliśmy pokoju i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Halo, słyszycie? A po kilku godzinach takiej modlitwy uświadomiłem sobie, że to nie ode mnie zależy. Niezależnie jak bardzo się staram i że powinienem się modlić modlitwą wstawienniczą. To inny rodzaj modlitwy. Nie, Boże, pomóż mu w pracy lub Boże, uzdrów go albo tylko Boże, uratuj go. Patrzymy z klapkami na oczach. Mamy wąski obraz, niepełną perspektywę. Martwią nas małe rzeczy, nie to, co istotne. Codziennie. Tak właśnie robimy. Wstawcie się w nasze miejsce. To była naprawdę trudna modlitwa. Boże, rób cokolwiek uznasz za słuszne. Oczywiście, chcemy, by żył, ale nie możemy odpuścić jednego. Zbaw go! I prosiłem, Boże, wymasz moje imię, jeśli tego trzeba, ale ratuj go. Zgadzam się stracić zbawienie, byle on był bezpieczny. W
tej samej sekundzie, naprawdę, mówię, w tej samej sekundzie Bóg odpowiedział, dał nam taki pokój, że nie bylibyście w stanie uwierzyć, jakby nic się nie stało. I powiedziałam, Dana, mam pokój, czuję, że Bóg tu jest i wiem, że odpowiedział na naszą modlitwę i wiem, że Gabriel będzie zbawiony. Zapytała, jesteś pewien? Tak, odpowiedziałam. A co z jego życiem? Nie wiem, ale wierzę, że Bóg panuje nad wszystkim, a Gabriel jest w jego rękach. Musimy więc mu zaufać. Powiedziała, dobrze. Posłuchajcie, modliliśmy się do końca drogi, ale zmieniliśmy modlitwę. Nie prosiliśmy już, lecz dziękowaliśmy. Czy słyszycie, co powiedziałam? Mówiliśmy tak. Boże, nie wiemy, co się dzieje, ale wiemy, że usłyszałeś naszą modlitwę i wiemy, że działasz i odpowiesz. Więc chcemy Ci dziękować i wielbić Cię za bycie tak wspaniałym Bogiem. I nie pozwoliliśmy sobie skupiać się na problemie, ale zdecydowaliśmy się świadomie trwać w dziękczynieniu poprzez pieśni i modlitwę. I tak przez resztę drogi. Kiedy dotarliśmy do szpitala, najlepszy lekarz w tym szpitalu, w Chattanooga, podszedł do nas i oznajmił, Panie Goya, to jest coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Pana syn nie ma czaszki, ale mózg jest nienaruszony. Jakimś cudem coś uderzyło w głowę, złamało kość, ale się zatrzymało. Przeprowadziliśmy wiele, naprawdę wiele badań. Rezonansy magnetyczne, tomografie komputerowej i nie ma żadnych uszkodzeń. Będzie żył. Być może już nigdy nie będzie dobrze wyglądać. Odparłem, no cóż, nigdy nie był przystojny. Jest do mnie tak bardzo podobny. A on się uśmiechnął i spytał, jak pan może żartować? Powiedziałam, doktorze, modliłem się i wiem, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Mówi mi pan o tym, co uczynił Bóg. Popatrzył na mnie i powiedział, to jest naprawdę cud. A kiedy wykonali tomografię, bo istniała obawa, że straci oko, stwierdził, niemożliwe, kości przechodzą przez jego oko, ale nerw optyczny jest nienaruszony, ma wizję 20/20. W życiu czegoś takiego nie widziałam. Ale będzie wyglądać strasznie. Powiedziałam, słyszałem, proszę kontynuować. Wykonali 5 operacji plastycznych. Zrekonstruowano prawą stronę z tytanu, by pasowała do lewej. A wtedy się okazało, że wygląda lepiej niż wcześniej. Teraz jest naprawdę przystojny. Nie widać też żadnej blizny, chyba że się go dotknie. Nic nie widać. Nawet gdy przyjrzycie się z bliska. Wygląda idealnie. A po pracy był cały w bandażach. Wystawało tylko lewe oko. Rozmawialiśmy i powiedziałem, synu, jak się masz? Czy już umarłem? Nie, odpowiedziałam. Gdybyś był martwy, nie mógłbyś mówić. On, tak, wiem. I zapytał, czy mam uszkodzenie mózgu? Ale jak to? To niemożliwe, bo ty nie masz mózgu. Co ci odbiło, by wjeżdżać na tę górę? On, nie rozmieszaj mnie, to boli. I wtedy powiedziałam, synu, Bóg cię ocalił. Próbuję zwrócić na siebie twoją uwagę. Czemu świrujesz? Przecież bez Boga nie ma życia. On, wiem. I po każdym wypadku chcę się zmienić, ale nie potrafię. Nie mam mocy. Posłuchajcie, co powiedział. Zrobię wszystko, co Bóg powie. Nie ma w nas takiej mocy. Lepiej jest to przyznać. Panie, taki właśnie jestem. Pomóż mi. A nie, o tak, wierzę. Boże, wspomóż moją niewiarę. Rozumiecie? Kiedy przychodzimy przed Boga, lepiej jest być szczerym. Więc Gabriel powiedział, nie potrafię się zmienić, nie mam mocy. No, nareszcie rozmawiamy. To dobry początek, synu. Przyznałeś, kim jesteś. To jest wyznanie. Módl się w ten sposób. Boże, chcę, ale nie potrafię. Chcę, byś mi pomógł. Nie daję ci tylko przyzwolenia, ale błagam, pomóż mi. Działaj przeciwko mnie. Zabij mnie, cokolwiek trzeba. Raczej umrę, ale zbaw mnie. Jeśli tak zrobisz, będziesz miał kłopoty, bo on odpowie. To nie będzie łatwe, ale on cię nie zostawi. On nawet ocalił opętanych i wysłał ich do pracy dla siebie, więc i ty masz nadzieję.
I Gabriel odpowiedział, wiem, że masz rację. Zaproponowałem, pomódlmy się. Pomodliłem się za niego, a potem on powiedział tylko kilka słów. Panie, nie potrafię się zmienić. Proszę, pomóż mi. Amen. To wszystko. To była jego modlitwa. Ale od tego dnia chodzi do kościoła i nie opuściłby nabożeństwa, nawet jeśli jest chory. Daj spokój, zostań w domu. Nie, nic z tego, uwielbiam tam być. Nie chodzę tam z obowiązku. Nie może mnie tam nie być. Jest aktywny w kościele cały czas. Dzwoni i pyta, mam trochę czasu, co mogę zrobić? Mówię, pracuj w telewizji, nad tym i tamtym. I można na nim polegać. Ufam mu bardziej niż sobie. Gdy zlecam mu coś, wiem, że to zrobi. Szybko, dobrze i mądrze. Oddaję na więcej niż dziesięciny. Mówi, zostało mi trochę pieniędzy. Czy są jakieś potrzeby w kościele? Chciałbym je przekazać. Dzwoni i opowiada mi doświadczenie swojej rodziny. To jest cudowne. Naprawdę cudowne. Ale dużo nas to kosztowało. To była historia naszego syna Gabriela. Zacznijmy nasz temat, bo historie mogą zająć cały nasz czas. Modlitwa stawiennicza lub inaczej modlitwa za naszymi dziećmi. Coś tam nie działa z tymi slajdami. Działa. Ta historia ma miejsce w XI wieku przed Chrystusem. Nie interesują nas szczegóły, ale Elkana podróżuje ze swoimi dwoma żonami do Sylo, gdyż nie ma jeszcze świątyni w Jerozolimie. Udają się do świątyni na nabożeństwo, a po kilku dniach wracają do domu. Pamiętacie tę historię, prawda? Powiecie, pastorze, ale tam jest problem. Ma dwie żony. To poligamia. Tak, to duży problem, komplikujący życie, bo Bóg dał Adamowi ile żon? Jedną. Noe miał jedną. Bóg dał mu jedną. I powiedział, będziecie jednym ciałem. Nie z nimi jednym ciałem. Bóg nakazał mu kochać ją, nie je. Ale w tamtej kulturze powszechnie wierzono, że jeśli masz dzieci, cieszysz się błogosławieństwem, a jeśli ich nie masz, jesteś przeklęty. Jeśli więc żona była niepłodna, dobierano sobie drugą, trzecią, czwartą żonę, jak to robiły narody pogańskie, by mieć jak najwięcej dzieci, by mieć błogosławieństwo. Tak wtedy wierzono. Zwyczaje te nie przeniknęły z dnia na dzień, ale stopniowo, z czasem, w przeciągu 100-200 lat stawali się coraz bardziej podobni do obcych ludów, aż nie było różnicy między kościołem adwentystów, a resztą miasta. Rozumiecie? Byli dokładnie tacy sami, z tą różnicą, że święcili sobotę. Między katolikami i adwentystami istnieją tylko dwie różnice. Zmienili dzień i kobietę. Z Marii na Ellen i z niedzieli na sobotę. Zrozumieliście żart. Udał się zatem do Sylo z dwoma żonami. A ponieważ nie nauczył się lekcji od swojego pra-pra-pradziadka Abrahama, wziął sobie dwie żony i zamiast otrzymać błogosławieństwo, otrzymał przekleństwo. A oni do dziś walczą ze sobą, bo nie ufają Bogu i nie czekają na Jego odpowiedź. Tak się dzieje, jeśli nie ufamy Bogu. Wziął zatem sobie drugą żonę i od tego czasu życie Anny runęło w gruzach. Nieszczęście, złamane serce, bóle głowy. Biblia podaje, że miała gorycz w duszy i modliła się z płaczem. I wciąż się modliła. Innymi słowy, jej życie się skończyło. Idą razem na pizzę, ona płacze. Grają w grę planszową, a ona zalewa się łzami. Cokolwiek robią, ona płacze. Jadą na wycieczkę rowerową, łzy płyną. Idą do kościoła, płacze. Czy to jest życie? Czy kiedyś tak się czuliście? Ciągle nosicie w sobie ból i nikt wam nie może pomóc. Modlicie się i modlicie, ale nic się nie dzieje. A wy nic nie możecie zrobić. Nie ma rozwiązania. Jest jednak coś, co ona zrobiła. Przy okazji,
Zaznaczyłem kursywą wyrażenie z goryczą, bo w hebrajskim gorycz, to słowo mar, oznacza ból. Ona jednak nie przestawała się modlić, słowo rabach, co oznacza, że modliła się wielokrotnie. Nie modliła się tak jak my, ale z determinacją. A jeśli popatrzymy na kolejny werset, zobaczymy, że w języku angielskim nie modliła się z powodu własnego bólu. O Panie, okaż sprawiedliwość i pomóż mi z peniną. Modliła się raczej tak. Panie, nie obchodzi mnie, co ona robi, ale pragnę mieć dziecko. Rozumiecie? Jej modlitwa pozostawała bez odpowiedzi, więc w końcu powiedziała: jeśli dasz mi dziecko, oddam je Tobie. A wyrażenie oddam je Tobie oznacza po hebrajsku: wiem, że jeśli dasz mi dziecko, tak naprawdę nie będzie moje. To dar od Ciebie, jest Twoje. Uznaję to, oddając je Tobie. Będzie Ci służyć, ja rezygnuję. Jeśli decydujemy się na ten krok, Bóg może odpowiedzieć. Gdy jesteśmy gotowi poświęcić wszystko i oddać Bogu to, co od Niego otrzymaliśmy, wtedy nie czynimy sobie bożka i korzystamy właściwie z Jego daru. Tak zatem ewaluowały jej modlitwy. Ponieważ nie ustawała w modlitwie, możemy powiedzieć, że była zatem kobietą modlitwy. Jej odpowiedzią na wszystko, co miało miejsce, była jej pierwszą ucieczką we wszystkim była modlitwa. Idzie do świątyni razem z nimi. Oni jedzą, ona się modli. Oni się cieszą, ona się modli. A kiedy się modliła, jest powiedziane, Heli przypatrywał się jej ustom. I co się stało? Jest powiedziane, że ledwo szeptała, tylko jej wargi się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Czy coś takiego wam się przydarzyło, że przepełnia was taki ból, że nawet nie wiecie, co mówicie w modlitwie i modlicie się głośno, a potem cicho, szepczecie i milkniecie, płaczecie, nie wiedząc po prostu, co dalej zrobić. Czy wiecie, jak to jest? W takim była stanie. A kiedy ledwo poruszała ustami, Heli mówi, ej, jesteś pijana, idź do domu, wytrzeźwij, obudź się. Źle odczytał jej ból. To dość krzywdzące. Nie wiem, co bym zrobił na jej miejscu. W końcu jednak rozumie i dalej modli się. Idź do domu. No teraz działa. Kiedy powiedział, idź w pokoju, a po hebrajsku oznacza to, niech Bóg Izraela da ci, czego pragniesz. A ona, ale ja się modlę od tylu lat, jem tylko tofu i chodzę do lekarzy, wstaję wcześniej i modlę się i jem tylko zieleninę i chodzę na terapię. Tak bardzo staram się zajść w ciążę, biorę pigułki, ale to nic nie da, nie działa. Czy tak powiedziała? Posłuchajcie, to jest dziwne. Modliła się przez długi czas. Bardzo się starała zejść w ciąży. Pomyślcie o Sarze. 92 lata. Czy widzieliście kogoś w tym wieku? I ktoś mówi, za rok będziesz w ciąży. Pierwszy list do Hebrajczyków mówi, Sara uwierzyła i poczęła. Czy tak po prostu można uwierzyć? Najwyższy kapłan przychodzi do niej i mówi, idź do domu, niech Bóg odpowie na twoją modlitwę. I co ona robi? Wstaje, odchodzi, je, a jej twarz już nie była smutna. Jak można to wytłumaczyć? Nie była tylko kobietą modlitwy, była kobietą wiary. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ona mogła mieć taką wiarę, a my nie? Bo spędzała czas na modlitwie, nie tylko kiedy była w potrzebie. Modlitwa była jej życiem, jej sposobem na życie. A gdy ludzie cię krzywdzą, bez modlitwy będziesz się czuł dotknięty. Lecz jeśli się modlisz, znasz Boga, a kiedy Go znasz, masz pokój. Znała Boga na tyle, że wiedziała, kiedy mówi. Jeśli nie znasz Boga, nie wiesz, co myśleć. Kiedy się modlisz, rozpoznasz Jego głos. Więc kiedy kapłan przemówił, wiedziała, że to od Boga. Pomyślała,
to moja odpowiedź. Tak naprawdę jej nie otrzymała. Jeśli czytacie tekst hebrajski, wiecie, że potrzeba było jeszcze wiele czasu. Nie zaszła w ciąży na zajutrz. Nie w następnym miesiącu, ani roku. Potrzeba było wiele czasu, aż zaszła w ciąży, ale już nie prosiła. Tak, dobrze słyszeliście. Była kobietą wiary. Idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Poszła swoją drogą, zjadła, nie była przygnębiona, zaczęła skakać z radości, krzyczeć i śpiewać. Pamiętam mojego dziadka, zmarł w wieku 103 lat. Przez całe swoje życie, to co pamiętam na jego temat, to ciągle śpiewał. Dziadku, dlaczego śpiewasz? Gwizdał sobie tak. Dziadku, dlaczego śpiewasz? Wysławiam Boga, bo jest dobry. No dobrze, wiem, że jest dobry, ale ty śpiewasz, bo chcę mu oddać cześć. Nazajutrz znowu śpiewa i pytam, dziadku, czemu już śpiewasz? Przechodzę przez wyzwania, więc chwalę za to Boga. Za wyzwania? Coś chyba nie tak. Odpowiedział, pomaga mi, kiedy wysławiam Boga. Zawsze śpiewał, cóż za wiara. Anna znała na tyle Boga, by go wysławiać za to, co się wydarzy, zanim to jeszcze nastąpiło. Znała Boga na tyle, że go sławiła, zanim jeszcze dostała odpowiedź. Przejdźmy dalej. Odpowiedź na modlitwę nie jest wydarzeniem, ale procesem. Dlatego wymaga wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie możemy nawet pozwolić Mu działać. To my działamy. Jeśli naprawdę chcecie zobaczyć Boga przy pracy, trzeba połączyć modlitwę i wiarę. I one pojawiają się w tej właśnie kolejności. Modlitwa, wiara, pokój. Modlitwa, wiara, pokój. Jeśli się nie modlisz, nie masz wiary, a bez wiary nie masz radości. Rozumiecie? Co dalej się działo? Następnego dnia, wcześniej rano, pokłonili się Panu i wrócili do swego domu. Złączyli się, Bóg wspomniał na nią i po upływie pewnego czasu, chciałbym podkreślić te słowa po hebrajsku, długi czas po tym, tłumaczenie słowo w słowo, poczęła i urodziła syna. I dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Skąd miała taką wiarę? Nic się jeszcze nie stało. Nie było to w ludzkiej mocy. Nie otrzymała żadnego znaku, nie urósł jej brzuszek. Po prostu postanowiła uwierzyć. Co nastąpiło dalej? Kontynuuje się modlić, ale nie tak jak poprzednio. Chciałbym na to zwrócić waszą uwagę. Jak się modliła? Rok w rok przychodzili do Domu Bożego, ale Anna już tam nie chodziła. Powiedziała, gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, by stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. Czyli wyjdźcie. Ja mam mało czasu i chcę go spędzić z moim maluszkiem. Najpierw odstawię go od piersi, a potem zaprowadzę do świątyni. Wierzę, to jest to, co ja wierzę, że modliła się o niego jeszcze przed narodzeniem, modliła się, gdy go poczęła, gdy była w ciąży, przy narodzinach, gdy był niemowlakiem, kiedy dorastał, gdy już go nie było w domu, nigdy nie przestała się za niego modlić. Jak długo modli się za swoje dzieci? Po prostu nigdy nie przestajecie. To jest modlitwa wstawiennicza. Modliła się za niego przez cały czas i wiedziała, że nie ma wiele czasu. Wykorzystajcie mądrze czas dany wam przez Boga, bo nie macie go zbyt dużo. Ale nawet jeśli tak się nie stanie, nigdy nie jest zbyt późno. Ale jeśli ciągle macie jeszcze wasze dzieci przy sobie, wykorzystajcie właściwie ten czas. Anna wiedziała, że nie ma go za dużo, więc modliła się za niego. Myślę, że miał już 6 lat. Nie tak jak i biegał i mówiła, Samuel, chodź na mleko. Mamo, daj spokój, już jestem duży. Ale ona chciała wydłużyć ten czas jak najbardziej, by spędzić ten czas na wychowaniu. Wróćmy do tematu. A gdy odstawiła go, wzięła go z sobą, na to 3-letniego cielca i tak dalej, i zaprowadziła go do domu Pana, a chłopiec był mały.
Zarżnęli cielca, chłopca zaprowadzili do Haliego i rzekła: wybacz, mój panie, jako żyje dusza twoja, mój panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie, modląc się do pana. Od tego chłopca się modliła, a pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Co dalej? Pomyślcie, co jest dalej? I słuchajcie uważnie. Biblia mówi, że potem poszli do domu. I co stało się z dzieckiem? Zostało tam. Ile miało lat? 6,5, prawie 7. To był jej jedyny syn. Jak byście się czuli na jej miejscu? Szczerze, gdy Dana i ja odwoziliśmy Owi, synka mamusia, do szkoły, Gabriel już wyjechał z domu, a teraz odwoziliśmy drugiego syna do College Dale. Jechaliśmy 12 godzin z Wisconsin do College Dale. Zostaliśmy tam przez 2 dni, a kiedy wreszcie uścisnęliśmy się na pożegnanie, moja żona płakała przez całą drogę do domu. Powiedziałem: Dana, on nie umarł. Ona na to: kochanie, straciłam dzieci. Odparłam: nie, są w szkole. Masz Facebooka, telefon, możesz wsiąść w samochód i pojechać tam raz w miesiącu. Możesz codziennie z nimi rozmawiać. Ale ona miała wrażenie, jakby straciła ich obu i płakała. Masz przecież mnie. O nie, to nie to samo. O. Więc jakie to uczucie, gdy zawozicie swoje dziecko gdzieś daleko? Mało tego, pamiętacie dwóch synów Haliego? Hofniego i Pinehasa? Co Biblia mówi na ich temat? Byli skorumpowani i zepsuci. Nie było bezpieczne, by tam zostawić dziecko. Panie, dbałam o niego, modliłam się za niego i wychowywałam. Nauczałam go Biblii i prawa, a teraz zostawiam go tam. Kto będzie go uczył? Hofni i Pinehas. Jest w niebezpieczeństwie. Gdybyście byli na jej miejscu, o co byście się modlili? Panie, proszę, mam, daj mi siłę. Moje serce jest rozdarte. Daj mi siłę, bym mogła go zostawić i opuścić. On jest tylko małym dzieckiem. Proszę, chroń go. O co byście się modlili? Mówi: weseli się serce moje w Panu. Wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko zwracają usta moje nad wrogami moimi, gdyż raduje się zbawienie Twego. Czy macie takiego rodzaju radość, kiedy przechodzicie przez ciężkie doświadczenie? Czemu ona by się cieszyła w Panu? Bo jest kobietą modlitwy i wiary. I decyduje się zaufać Bogu. Kto dał mi to dziecko? Bóg. Więc Bóg kocha je bardziej niż ja. Lepiej zrobię, skupiając się na Bogu, niż na dziecku lub problemie. Mówi zatem: Boże, oddaję go Tobie. Jest bardziej bezpieczny w Twoich rękach niż w moich. Decyduje się zaufać Tobie. Tego nam potrzeba. Oddała go Panu i podjęła decyzję, by mu zaufać, a ponieważ go znała i modliła się, ufała i cieszyła się. Jeśli nie znamy Boga, nie mamy wiary ani radości. I cokolwiek robisz, nie masz radości, bo taki jest kolejny etap. Pokój i radość to końcowe etapy zbawienia, przez które przechodzimy. Anna już nie prosi, lecz modli się z dziękczynieniem. Weseli się serce moje w Panu, raduje się ze zbawienia Twego. Modlitwa, wiara i radość są nierozłączne. Ludzie, którzy naprawdę się modlą, mają wiarę i radość. Więc Anna skupia się na Bogu, nie na swoim bólu. Na Bogu, nie na potrzebach dziecka i niebezpieczeństwa. Decyduje się dziękować Mu zamiast prosić. Dlatego jest szczęśliwa. Następuje kolejne 10 wersetów modlitwy, w której Anna o nic nie prosi. Cały czas jedynie wychwala Boga. To długa modlitwa, jedna z dłuższych w Biblii. Możecie sobie ją przeczytać. Cała składa się z dziękczynienia. Cóż za modlitwa.
Cóż za modlitwa. Anna wraca do domu i modli się. Modlitwa ta jest zapisana z 2 księdze Samuela, rozdział 2, wersety od 1 do 11. Dziękczynienie. Słuchajcie teraz, po zostawieniu Samuela Anna przestaje się modlić. Prawda czy fałsz? Uważajcie. Czy po zostawieniu go Anna jeszcze się modli, czy nie? Tak, ciągle się modli. A jak daje mu do zrozumienia, że to robi? Słuchajcie uważnie, jak mu mówi, że się za niego modli. Biblia mówi, że Samuel służył przed Panem ubrany w co? W lniany efod. Co takiego to jest efod? To ubranie. Szata kapłana. Ponadto jego matka przynosiła mu płaszczyk. To nie jest właściwe tłumaczenie. Znaczenie hebrajskie jest inne. Przychodziła co roku i dawała mu mały płaszczyk. Posłuchajcie, to jest właściwe tłumaczenie. Ifod to szata kapłańska. Lecz to nie to samo słowo, co mały płaszczyk uszyty przez jego mamę. To jest słowo mail, które oznacza małe okrycie. Nie mniejszą szatę ubieraną na większą. Bo jak można ubierać mniejszą szatę na większą i zmieniać raz w roku? To by oznaczało, że była brudna i śmierdząca. Tu nie chodzi o taką szatę. W hebrajskim to słowo oznacza małe okrycie na ramiona, zrobione z szali modlitewnych. Co powiedziałem? Z czego było zrobione to okrycie? Czy kojarzycie, jak wyglądały szale modlitewne z frędzlami? Hebrajczycy okrywali się nimi podczas modlitwy. Na końcach szali mieli frędzle. Brała te szale, zszywała je razem i tworzyła z nich okrycie. Innymi słowy, jakie było przesłanie? Synu, jesteś okryty modlitwą, od góry do dołu, od rana do wieczora. Kiedy się budzę i kiedy idę spać, modlę się za ciebie. Modliłam się przed twoim narodzeniem, w dzieciństwie, teraz będę się modlić i aż do śmierci. To było jej przesłanie. Na tym właśnie polega modlitwa wstawiennicza. W patriarchach i prorokach jest następująca wypowiedź. Każdego dnia był przedmiotem jej modlitw. Co roku własnoręcznie szyła mu szatę do służby. Gdy się udawała wraz z mężem na uroczystość religijną do Sylo, dawała dziecku ten dowód swojej miłości. Każda nitka tego maleńkiego okrycia była tkana z modlitwą. Możecie to sobie wyobrazić? Każda nitka, każdy centymetr, każdy szew, każda minuta. Czy my też się tak modlimy? Kiedy tak się za kogoś modlisz, nie ma możliwości, by Bóg zostawił go w spokoju. O co się modliła? Panie, bądź z moim synem. Jest w niebezpieczeństwie z Helim, Hofnim, Pinehasem. Proszę, bądź z nim. Strzeż go i chroń. Daj mu skończyć szkołę. Niech dostanie same piątki i pójdzie na studia medyczne. Czy tak się modliła? Prosiła, by był czysty i szlachetny, by był wielki, nie w oczach tego świata, ale w oczach Bożych. By reprezentował Boże wartości, by czcił Boga, by służył Mu i był błogosławieństwem. Innymi słowy, o co się modliła? Panie, daj mu poznać siebie. To jest modlitwa wstawiennicza. Nie daj mu dobrą pracę. Daj mu poznać siebie, bo dobra praca nic mu nie da. Ale kto zna ciebie? Ma życie wieczne. Daj mu służyć tobie i być błogosławieństwem dla innych. Dlatego przecież oddałam go tobie. To jest modlitwa wstawiennicza. Tak się należy modlić za innych. Więc wrócili do świątyni. Heli błogosławił Elkanę, Anna znowu zaszła w ciążę, urodziła 3 synów i 2 córki, w sumie 6 dzieci. Czy przestała się modlić za Samuelem? Prawdopodobnie modliła się teraz za wszystkie dzieci, a za niego najbardziej, bo był poza domem. Opowiem wam pewną historię.
Postaram się to wszystko razem zebrać. Czy słyszeliście o pastorze o imieniu Jim Cimbala? To pastor kościoła Brooklyn Tabernacle w Nowym Jorku. Słyszeliście o nim? Ta historia jest niesamowita. Jim Cimbala prowadzi rozmodlony kościół. Co by było, gdybyście zaczęli się modlić, nie czekając na liderów? Gdy studiowałem budownictwo w Bukareszcie, należałem do kościoła, którego pastorem był 86-letni człowiek. W komunizmie nie wolno nam było mieć pastorów. Nie mogliśmy też mieć seminarium. Dlatego pastorzy kazali nawet tuż przed śmiercią. Ten stary człowiek przemawiał tak. Musimy kochać Boga. Nikt go nie słuchał. Ledwie chodził. 60 kilka osób na balkonie się wygłupiało. Niektórzy oglądali magazyny pornograficzne na nabożeństwie. Tak, naprawdę. Niektórzy opowiadali sprośne dowcipy. Inni czytali Biblię. Część spała. Nikt go nie słuchał. Co miałem robić? Krytykować pastora? On już i tak właściwie nie żył. Po co krytykować? Lepiej się za niego modlić. Co miałem zrobić? Pogadałem z Pizzy, najlepszym swoim przyjacielem. Musimy coś z tym zrobić. Powiedział, nic nie może zrobić. Masz rację, odparłem. Ale Bóg może wszystko. Pomódlmy się. Ale my wszyscy się modlimy. Nieprawda. Gdybyście się modlili jak mój tata, zobaczylibyście zmiany. Ale modlitwa to nie zabawa. I Pizzy powiedział, no to poprowadź. Więc spotykaliśmy się raz w tygodniu i naprawdę modliliśmy się. Później pewna dziewczyna, Michaela, która obecnie mieszka w Waszyngtonie, powiedziała, to wspaniałe, co robicie, mogę się przyłączyć? A potem kolejna. Wkrótce było nas 11, potem 15, potem 60. Cała młodzież przyłączyła się do nas w modlitwie. Kościół przeżywał ożywienie. Zaczęliśmy prowadzić ewangelizację, odwiedzać biednych i chorych. Zaczęliśmy naprawdę rozrastać się jako Kościół. Służby bezpieczeństwa chciały zburzyć nasz Kościół. Prezydent Ceauszescu przyszedł i wykonał takie gest. Przyjechał buldożery i wtedy cała młodzież wylegała przed kościół, tworząc żywe tarcze, tak, żeby nie mogli go zburzyć. Przez cały tydzień moja żona modliliśmy się. Mieliśmy wtedy małego Gabriela, a my nie ruszaliśmy się z miejsca. W końcu zabrali nas wszystkich i zburzyli kościół, ale nie przestawaliśmy się modlić i Bóg pomógł nam wybudować inny kościół na ulicy Zwycięstwa pod numerem 700-777. Naprawdę tak było. Zbudowaliśmy inny kościół na ulicy Zwycięstwa pod numerem 777 i ten był większy niż poprzedni. A kiedy nastała rewolucja i Ceauszesku został zabity, stary kościół został odbudowany i również się zapełnił. I tak zamiast 1600 członków mieliśmy 2,5 tysiąca i 2600 tam, a potem zbudowano trzeci. Więc z jednego kościoła powstały trzy, tak samo duże lub większe niż pierwszy. A my tylko się modliliśmy i nic więcej. Nie chodzi o to, co robisz, ale kogo znasz. Zawsze tak jest. I w kościele, i w polityce. Czyż nie mówię prawdy? Wracając do historii. Jim Cimbala, pastor kościoła Brooklyn Tabernacle, mówił do swoich wiernych tak. Słuchajcie, próbowaliśmy już wszystkich możliwych programów ewangelizacyjnych. Nic nie działa. Zacznijmy się modlić. A ludzie odpowiedzieli. Ależ my się modlimy. A on na to, nie, nie modlimy się do ostateczności, by być napełnionym duchem. Byliście tutaj zeszłego wieczoru? Nie modlimy się mocno napełnić duchem. Pomódlmy się właśnie tak. Zaczęli się modlić raz w tygodniu, w środę wieczorem. Założyli sobie, że nie puszczą Boga. Nie otrzymywali ducha, więc modlili się dalej. Nie otrzymywali go, więc modlili się dalej. W końcu rzekli, pastorze, modlimy się, ale duch nie przychodzi. A Jim powiedział, im więcej się modlicie, tym bardziej jesteście gotowi na przyjęcie ducha. Gdybyście nie byli gotowi, a otrzymali go, nigdy byście go nie zaakceptowali i nie wykorzystalibyście właściwie jego mocy. Módlmy się, aż będziemy gotowi, by go otrzymać. Więc modlili się dalej. W międzyczasie Jim
i jego żona Karen mieli córkę o imieniu Chris. Chris porzuciła kościół, bo według niej był nudny, nie potrzebowała jego ani Boga. Zostawiła rodziców, odwróciła się od Boga i przestała dzwonić. Nic o niej nie wiedzieli. A propos, Anna nie miała Facebooka ani komórki, by utrzymywać kontakt z Samuelem. Widzieli się raz do roku. To musiało być trudne. I tu było podobnie. Chris wykasowała rodziców z Facebooka. Zmieniła numer telefonu tak, że rodzice nie wiedzieli, czy żyje, czy nie. Nie kontaktowała się z nimi przez 2 lata. Jak byście się czuli, gdyby wasze dziecko zerwało z wami kontakt, a wy nie wiedzielibyście, czy żyje? Jak byście się czuli na ten temat? Więc modlili się za nią bez ustanku. A pewnej środy, wieczorem, zaczęli modlić się za ludzi, którzy opuścili kościoły i również za dzieci, które opuściły. Pastorze, nie modlimy się właściwie. Wymieniamy imię, Panie, bądź z Jimim, a potem Panie, bądź z Chris, a potem z kolejną osobą. To nie jest modlitwa. Musimy uchwycić się Boga, aż odpowie. Pamiętacie wypadek mojego syna? Czy powiedzielibyśmy, Boże, bądź z Gabrielem, amen? O nie. 9 godzin modlitw. 5 za jego zbawienie i 4 za uwielbienie, że został zbawiony. Ta kobieta powiedziała zatem, to nie powinno być tak. Musimy walczyć jak Jakub. Musimy błagać Boga. Naprawdę walczyć w modlitwie. I powiedział, masz rację. Módlmy się za twoją córkę, a potem kolejno za każde nasze dziecko. I nie puścimy Boga. Dziś modlimy się tylko za twoją córką, za Chris. Wszyscy zaczęli modlić się o 7 za Chris. Zrobiła się 8, potem 9. Powiedzieli, Panie, nie pójdziemy do domu, zanim nie odpowiesz. Tym razem Cię nie puścimy. A tak przy okazji, na kolejnym spotkaniu dowiecie się, jak modlitwa działa w kościele. Więc mówili, Panie, nie puścimy Cię, zanim nie wysłuchasz nas w sprawie Chris. Zrobiła się 10, 11. Modlili się do północy. Cały kościół. To prawdziwa historia. Możecie ją przeczytać w książce Fresh Wind, Fresh Fire, jego autorstwa. Modlili się do północy. Walczyli mówiąc, nie pójdziemy do domu, będziemy się modlić do rana, nie pójdziemy do pracy. Być może ją stracimy, nie odejdziemy, dopóki nie odpowiesz. O północy wszyscy odnieśli wrażenie, że Bóg wysłuchał ich modlitwy. Powiedzieli, czujecie? Bóg tu jest. Odpowiedział w sprawie Chris, możemy iść do domu. Powiedzieli, Boże, dziękujemy Ci, że ją uratowałeś. Chodźmy do domu. Nie mieli żadnego znaku, ale wiedzieli, że Bóg odpowiedział. Jim Cymbala zwraca się do swojej żony. Kochanie, nasz ból się skończył. Spytała, czy coś Cię boli? Brzuch? Głowa? Nie. Ból po stracie Chris jest bezpieczna. A ona do niego, skąd ty to wiesz, że jest bezpieczna? Kochanie, szkoda, że nie było cię dziś na spotkaniu modlitewnym. To nie była modlitwa, ale raczej pole walki. Walczyliśmy w bólu z Bogiem. Nie chcieliśmy się go puścić. Modliliśmy się aż do północy za Chris. A kiedy odpowiedział, wiedzieliśmy, że tak się stało. To było w środę wieczorem. W piątek rano, zaledwie 40 godzin później, jest w swojej łazience i goli się. Jego żona wpada i mówi, Jim, musisz zejść na dół, teraz. Dlaczego? Pyta. Chrissy przyszła, musisz zejść. Powiedz, by zaczekała, golę się. Nie, chcę ciebie, musisz zejść. No dobrze, dobrze, uspokój się. Oczyścił twarz z piany i w połowie nieogolony schodzi na dół. A Chrissy siedzi na podłodze i płacze. Pyta, kochanie, co się stało? A ona zarzuca mu ręce na szyję i szlocha. Tatusiu, zgrzeszyłam przeciwko Bogu i Tobie, i przeciwko mamie. Proszę, wybacz mi. Tato, kto się za mnie modlił? Chrissy, ciągle się za Ciebie modliliśmy. Nie, nie tak. Kto za mnie walczył z Bogiem? Kto się modlił w środę wieczorem, tatusiu? W środę wieczorem.
Chrissy, byliśmy w kościele i modliliśmy się za ciebie do północy i trzymaliśmy Boga, aż dał nam odpowiedź. Tato, w środę w nocy miałam sen. Spadałam z przepaści i miałam umrzeć. Ale Bóg chwycił mnie i powiedział, nie możesz tak dalej żyć. Musisz zawrócić, bo narkotyki i inne rzeczy cię zabiją. I odpowiedziała w tym śnie, Pani, nie potrafię się zmienić, a Bóg na to, trzymam cię, córeczko. Nie potrafisz się zmienić, ale ja mogę. Czy mnie kochasz? Tak, tak, proszę, uratuj mnie. Opowiadała, obudziłam się krzycząc, uratuj mnie, Boże, uratuj. A potem dodała, to była modlitwa. Teraz się za mnie modlisz. Rozumiecie, na czym polega modlitwa? To nie gdy się modlimy, lecz gdy się zmagamy. Nic dziwnego, że nie dostajemy odpowiedzi, jeśli nam nie zależy. Musi nam na to zależeć. Chciałbym zakończyć to poselstwo. Nigdy nie zaprzestańcie modlitwy wstawienniczej. Nie módlcie się, Panie, bądź z Jimmy i bądź z Jackiem i z tym i z tamtym. Tak robimy, gdy nam na kimś nie zależy. Ale jeśli nam zależy, walczymy o konkretną osobę. Wybierasz osobę i dzwonisz do tej osoby. I mówisz, modlę się w tym tygodniu i nie odpuszczę. I modlisz się cały tydzień. To jest modlitwa. A potem spotykacie się w 3-4 osoby i modlicie się wspólnie za każdą z tych osób i walczycie o nie. Wtedy zobaczycie cuda, bo Bóg się nigdy nie zmienia. To my mamy tak wiele do zrobienia. Jesteśmy tak zajęci, że nie mamy czasu dla Boga. Niczym zniewoleni. A przecież nie możemy sobie pozwolić na brak modlitwy, bo modlitwa nie jest częścią pracy. Modlitwa to praca. To nie to, co robimy. Bóg nas nie potrzebuje. On może przez jednego sprawić to, co przez milion. Nie chodzi o to, co możesz zrobić, ale kogo masz. Musimy kończyć. Jestem już głodny. Chciałbym, byście dzisiaj coś uczynili. Czy macie coś do pisania? Jakąś kartkę? Chciałbym, byście na tej kartce napisali imiona swoich dzieci. I przynieście je tutaj, przed Pana. Prosiłbym jednego z pastorów, może pastora Jean Noël, by przyszedł. I chcę prosić również innych pastorów, by do nas dołączyli i otoczyli was ramionami. Przedstawimy nasze dzieci przed Panem. I chcę, abyście uczynili ślubowanie. Mówiliśmy o mocy. Chciałbym, byście ślubowali Bogu, że od tej pory tak się będziecie modlić za wasze dzieci. Zgadzacie się? Zapiszcie imiona osób, za które chcecie się modlić. I przynieście te kartki tu, do przodu. Przedstawmy je Panu. I od teraz chcę, byście ślubowali nie mnie, ale Bogu, że tak się będziecie za nie modlić. Jeśli pragniecie odpowiedzi, a wiem, że chcecie, uczyńmy zatem tak. Podejdźcie tu. Módlmy się. Łaskawy, wieczny Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że pośrodku tej burzy, tego deszczu, Ty nas słyszysz. Jesteś tu z nami. Widzisz nasze serca i widzisz nasze łzy. Słyszeliśmy dziś rano Twój głos. I dziękujemy Ci, że ktoś kocha nasze dzieci bardziej niż my sami. I to jesteś Ty. Dlatego mamy nadzieję. To dzięki Tobie nasze dzieci jeszcze żyją.
Przepraszam, że jako rodzice nie potrafiliśmy przyprowadzić dzieci do Ciebie. Że nie potrafiliśmy pokazać im Twojej miłości i łaski. Że dobrze jest chodzić z Jezusem. Zanim zaczniemy prosić o nie, chcemy wyznać Ci nasze winy. Wyznajemy, że służyliśmy Ci z rozdwojonym sercem, że bardziej kochaliśmy ten świat niż Ciebie, że dawaliśmy zły przykład naszym kochanym dzieciom. Racz nam wybaczyć. Ale teraz, o Boże, pragniemy przedstawić Ci nasze dzieci. Przebacz nam, jeśli dotychczas modliliśmy się niewłaściwie, jeśli zbyt przejmowaliśmy się sprawami doczesnymi w ich życiu, może w kwestii edukacji, samochodu lub innych ziemskich rzeczy. Wybacz, że nie mieliśmy szerszej perspektywy. Ale teraz wyznajemy to i poddajemy się Tobie, przynosząc przed Twój tron nasze dzieci. Dziś rano błagamy Cię o ich zbawienie. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego boju, że w ich sercach rozgrywa się wojna. I jeśli nie wkroczysz, Boże, umrą bez Ciebie. Umrą śmiercią pierwszą i wieczną. Więc Boże, dotknij ich dziś rano, tak jak to czyniłeś z bohaterami w Biblii. Wierzymy, lecz zmiłuj się nad naszą niewiarą. Trzymając te kartki przed Tobą, prosimy, byś dotknął każde z naszych dzieci, których imię zapisaliśmy. Prosimy, ześlij na nie swojego Ducha Świętego, poślij swoich aniołów, by ich wybawić. Dla tych, którzy są w niewoli narkotyków i alkoholu, dumy i egoizmu. Dla ślepych, którzy nie wiedzą, że potrzebują Ciebie. Prosimy, uczyń dla nich to, czego my nie możemy zrobić. Ześlij swoich aniołów w wielkiej liczbie. Uratuj ich, Boże, zanim będzie za późno. I dotknij nas, rodziców, byśmy bez ustanku wstawiali się za ich zbawieniem. Pomóż nam zaangażować się w to dzieło ratowania ich, zanim jest za późno. Dziękujemy Ci, Panie, że słyszałeś naszą modlitwę. Dziękujemy, że kochasz ich tak bardzo. Dziękujemy za aniołów, których posłałeś. Wielbimy Cię za moc, jaką posiadasz, która jest tak wielka, że nawet szatan i demony nie mogą im nic uczynić. Wielbimy Cię, bo służymy wszechmocnemu i wielkiemu Bogu. A teraz prosimy, daj nam pokój, kiedy oddajemy nasze dzieci w Twoje kochające ramiona. A kiedy pojedziemy do domu, daj nam trwać w modlitwie i w uwielbieniu. Dziękujemy Ci za poselstwo, które nam dałeś. Błogosławimy Cię za nadzieję, jaką nam dałeś. Któż jest tak wielkim Bogiem jak Ty? Dziękujemy, Jezu. Dziękujemy w Twoim wspaniałym imieniu, bo modlimy się. Amen.